Cześć! Tutaj, Tomek z motokontrolera. Widzimy się po raz kolejny. W kolejnym odcinku kolejne oględziny, kolejny raport, kolejny sprawdzony samochód dla naszego klienta. Co tym razem? Jakie auto? Jaki pakiet? Czy będzie warte, czy nie warte polecenia? Wszystkiego zaraz się dowiecie. Tym razem test maxi. Jak większość, zresztą pewnie zauważyliście, większość naszych klientów wybiera test Maxi. Czyli ten test najbardziej obszerny, najbardziej gruntowne sprawdzenie pojazdu przed zakupem. Co to było za auto? Był to Mercedes model GLK, dokładnie GLK 220, samochód z 2015 roku, czyli 2.2 diesel generujący moc 170 koni mechanicznych. Sprzedawca tutaj w ogłoszeniu podał nam przebieg tylko albo aż 64 tysiące km. Samochód pochodzi z polskiego salonu, jest on drugim właścicielem i został pojazd wyceniony na kwotę 96 900. No, troszeczkę kasy jest. Dużo? Niedużo? Zobaczymy, czy będzie warty tych pieniędzy, czy też nie. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN", gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Okej, okay. co mamy w ogłoszeniu? Jakie informacje w ogłoszeniu? Oczywiście tutaj sprzedawca zawar wszystkie dane dotyczące pojazdu, wszystkie jego parametry, podał numer WIN, podał wyposażenie oraz dość obszerną tutaj, taką można powiedzieć, opisówkę. W skrócie było zawarte takie informacje, że samochód jest w idealnym stanie, posiada oryginalny lakier, jest do końca serwisowany, był serwisowany w ASO, sprzedawca posiada tutaj faktury do wglądu. No, podał też taką informację, że samochód miał jedną niewielką szkodę. Była to dokładnie szyba czołowa, pęknięcie szyby czołowej i zostało to wymienione w ASO. No i samochód jest bez wkładu finansowego. No, jakby nie patrzeć, jechać, kupować w ciemno. Czy faktycznie tak jest? Umówiłem się ze sprzedawcą, jadę na oględziny. Okej, okay, standardowo kontrola zewnętrzna, czyli lakier, szyby, ogumienie, szczeliny, oględziny, pomiary i tak dalej. No i co nam wychodzi? Podczas pomiarów wychodzi, że faktycznie samochód jest cały w oryginalnej warstwie lakierniczej. Żadne elementy nie były podwójnie lakierowane, nie nosiły śladów demontażu, nie było jakichś uszkodzeń, napraw pokolizyjnych, powypadkowych. Owszem, wiadomo, samochód ma. 7 lat, jakieś drobne obicia, mankamenty lakiernicze, które zostały zaprawione pędzelkiem, tam gdzieś delikatnie na masce, delikatnie na drzwiach, gdzieś tam z tyłu, z prawej strony, tylny zderzak na dole. Naprawdę takie mankamenty, można powiedzieć, drobnostki. Eksploatacyjne. Powiem szczerze, samochód bardzo fajnie przygotowany. Widać, że pedantycznie utrzymany. No, przyjechałem do sprzedawcy. No, już miał kolejnego Mercedesa. Widać fan marki, że bardzo dba, serwisuje i tak dalej. Więc tutaj naprawdę lakierniczko super. Szczeliny, jak najbardziej poprawne, wszystko w porządku. Ok, wszystkie szyby oryginalne, znakowane rocznikowo z 2015 roku. I faktycznie szyba czołowa rocznikowo było z 2016. Więc ta informacja, którą zawarł sprzedający, się potwierdziła. Owszem, ona tu również była oryginalna. Tutaj sprzedający mi to potwierdził. Mówi, że tak, była szkoda, był kamyczek, szyba się uszkodziła. Wymienił to Waso. Ma oczywiście na to kompletną dokumentację. Co do ogumienia, samochód na ten moment był na oponach zimowych opony zimowe z 2017 roku na fegach aluminiowych 17-calowych no, można powiedzieć, ktoś już pięcioletnia zimówka można jeszcze ten sezon przejeździć. Ogólnie felgi w porządku, w ładnym stanie z jakimiś niewielkimi minimalnymi uszkodzeniami z normalnymi śladami eksploatacji. Opony równomiernie zużyte do samochodu tutaj sprzedawca posiada również komplet felg aluminiowych z oponami letnimi tutaj opony letnie Pirelli, ale Uwierzcie mi, te opony są jeszcze fabryczne. Sami wiecie, 2014, mamy 2022, ośmioletnia opona letnia. Co prawda bieżnik jeszcze miała, no ale lata słabo. Ok, kończymy oględziny z zewnątrz, idziemy do środka. Co tam mamy? Technicznie jak najbardziej wprawne, systemy i urządzenia w porządku. Wszystko co mogłem dotknąć, kliknąć, uruchomić. Wszystko jak najbardziej zachowywało się poprawnie. Środek czysty, zadbany bez żadnych uszkodzeń, przetarć, zniszczeń, z normalnymi śladami eksploatacji. Żadne elementy tutaj wnętrza nie były demontowane, nie było żadnych uszkodzeń. Więc wszystko fajnie, wskazywało na to, że ten samochód nie miał żadnych przygód, które gdzieś tam zostały zatajone. Siedzenia, pasy z drobnymi śladami eksploatacji. Mamy niewielki przebieg, auto też jest świeże materiały są w Mercedesie, dość dobre. Więc to wszystko naprawdę wyglądało bardzo ładnie. Co do oświetlenia kompletne Sprawne, lampy oryginalne, nie mam zastrzeżeń. Ok, idziemy dalej. Kontrola komory silnika, wnętrze bagażnika. Co tam mamy? Zaczynam od komory silnika. Płyny eksploatacyjne, jak najbardziej w porządku. Tutaj rozruch wykonałem na zimnym silniku. Samochód nie był wcześniej przepalany, rozgrzewany, nie był jeżdżony, więc ładnie nam tutaj auto zapaliło, nie było żadnych niepokojących odgłosów. Silnik nam równiutko pracował, więc. Fajnie. Pod maską nie mamy żadnych wycieków, nie było również żadnych śladów demontażu błotników, maski, pasa, lamp i tak dalej, Wszystko w oryginale. Co więcej, tak jak wspomniałem, osłony kompletne, wycieków nie mamy, silnik nie był umyty, więc nie mam tutaj zastrzeżeń co do komory bagażnika. Również utrzymana w bardzo ładnym stanie, tutaj mamy, mieliśmy nawet matę położoną w bagażniku, żeby nie było jakiś uszkodzeń podczas transportu. Kompletne fabryczne wyposażenie, super. Tutaj jeszcze taka wzmianka, bo była karteczka z ostatniego serwisu, więc ostatni serwis był robiony w lipcu 2021 roku przy przebiegu 55 tysięcy. No mamy 64. Można gdzieś tam sobie pomyśleć, ja tam zwolennikiem jestem wymiany i robienia serwisu co 10 tysięcy, więc jeszcze jakieś tam 1000 km i sobie po prostu zmienić filtry, oleje. Auto na pewno posłuży. Rozrząd jest jeszcze tutaj fabryczny, jeszcze tutaj nie było żadnej ingerencji. Okej, okay. kolejnym elementem jazda testowa. Co na jeździe? Powiem szczerze, samochód naprawdę zachowywał się fajnie. Tutaj jazdę testową wykonywał sprzedawca, słuchając moich poleceń, no nie mogłem jej wykonać osobiście. Natomiast fajnie samochód zachowywał się jak najbardziej poprawnie podczas przyspieszania, hamowania, utrzymywał tor jazdy. Mamy tutaj skrzynię automatyczną, skrzynia również zachowywała się poprawnie, nie było żadnych szarpnięć, nie przeciągała biegów, nie było żadnych jakichś niepokojących odgłosów. Co do skrzyni. Nie mam zastrzeżeń, dopytałem tutaj sprzedawcy, czy robił jakiś serwis, jakieś wymiany oleju, filtra, mówi, że tak, serwis był robiony w maju 2020 roku przy przebiegu 50 tysięcy, więc fajnie, mamy to już z głowy. Poziom hałasu również tutaj jak najbardziej poprawny, żadne niepokojące głosy do wnętrza, do kabiny nam nie dochodziły. Od strony zawieszenia również wszystko jak najbardziej w porządku, nie było żadnych jakichś niepokojących odgłosów podczas hamowania. Podobnie, więc jazda testowa jak najbardziej na plus. Słuchajcie, mam dla was informację o promocji. Każdy kto złoży zamówienie w lutym 2022 roku na sprawdzenie samochodu w dowolnym pakiecie, ma szansę pełnego zwrotu wpłaconych pieniędzy. Wystarczy wysłać nam film przedstawiający udany zakup po oględzinach motokontrolera, w którym opowiecie o efekcie sprawdzenia. Szczegóły znajdziecie w linku pod filmem. Ilość miejsc jest ograniczona. Wracając do odcinka Udaliśmy się na stację kontroli pojazdów. No i co tam mieliśmy? Powiem szczerze, również na plus. Osłony kompletne nie mamy żadnych wycieków. Tarcze i klocki hamulcowe były zmieniane w lipcu 2021 roku przy przebiegu 55 tysięcy. Tutaj sprzedający, oczywiście, posiada stosowną ku temu dokumentację. Więc bajka, można powiedzieć. Jakieś minimalne naloty korozyjne na jakichś elementach, takich stalowych, na śrubach, delikatnie na układzie wydechowym. Natomiast sama płyta podłogowa, elementy tnośne i tak dalej. No wszystko jak najbardziej na plus. Bez żadnych jakichś większych nalotów. Nie było również tam żadnych uszkodzeń, więc nie miał żadnych przygód. Nie wisiał nigdzie. Wózkiem widłowym też nie był przewożony. Nikt go nigdzie nie nabijał, nie transportował. Fajnie, bez uszkodzeń, jak najbardziej. Kolejny etap kontroli na plus. Wróciliśmy na miejsce, samochód podpiłem pod komputer diagnostyczny w celu weryfikacji błędów. I co tam? Pewnie jak się domyślacie, pewnie też było na plus. No tak, było na plus. Systemy jak najbardziej w porządku, nie było żadnych błędów i w sterowniku silnika i w skrzyni, i w takich modułach jak poduszki, ABS, modułach komfortu, wszystko fajnie, nie było również żadnej ingerencji na świeżo, błędy nie były kasowane przed moim przyjazdem. To tylko dobrze świadczy, że to auto naprawdę jest utrzymane w padantycznym stanie, dbane, wykonywane, serwisy na bieżąco. No tak, cały czas zachwalam, ale, no, uwierzcie mi, tak faktycznie w tym przypadku było. Co więcej, praktycznie kończącym etapem jest dokumentacja. No i tutaj również duży plus, tak, sprzedający pisał w ogłoszeniu: posiada pełną, kompletną dokumentację do tego samochodu od zakupu do końca, czyli tam do lipca 2021 roku. Czyli to, co wspominałem już parę razy, co było tam m.in. właśnie wymieniane, już kilka rzeczy, gdzie tam pojazd miał 55 tysięcy, we wrześniu 2018 roku miał 38 tysięcy, więc ten przebieg jest fajny, udokumentowany i autentyczny, co jest dużym plusem. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją, kupować czy nie kupować. No i co teraz? Kończąc ten raport, no jaka może być decyzja? No oczywiście decyzja na plus. Ja jak najbardziej poleciłem ten samochód. Naprawdę nie ma się do czego doczepić. Przedawca był naprawdę rzetelny, opisał całą prawdę w ogłoszeniu, nic nie ukrywał, na wszystko się zgadzał, całą dokumentację, wszystko co mógł, to mi przedstawiał, pokazywał, więc fajnie, naprawdę rzadko kiedy się tak zdarza. Sprawdziłem pojazd po win. W historii szkód, faktycznie ta szkoda była odnotowana. Była ona w czerwcu 2017 roku i była to szyba czołowa. Została wyceniona na kwotę 3 do 4 tysięcy złotych. Żadnej innej szkody nie było odnotowanej. Auto jak najbardziej godne polecenia. Myślę, że jeżeli to było pierwsze auto, które sprawdzał nasz klient, to ształ w dziesiątkę. Auto godne polecenia, może śmiało jechać i go kupować. No, Piszecie tu nieraz na, w komentarzach, że cały czas tylko sprawdzamy auta, które nie polecamy, że są słabe, że są lepy i tak dalej. No, sami widzicie. W tym przypadku mamy auto, które jest naprawdę fajne, dobre, godne polecenia. Może się troszeczkę będzie gorzej ten odcinek oglądał, bo tutaj no, nie mamy żadnych przygód, wszystko idzie ładnie nam jak po sznurku i auto jest polecone. Ale jak widzicie, takie auta też są. Można takie auto znaleźć w Polsce, można takie auto kupić. Więc nie ma się co zniechęcać, że u nas same, tylko auta są kombinowane, rozbite, wysklejane i wszystkie się nadają do niczego. Są so i auta też również godne polecenia. Jeżeli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Zapraszam również do komentarzy. Chętnie się również wypowiem. Bierzmy udział w dyskusji. Jakie są Wasze doświadczenia? Może ktoś z Was kiedyś miał taki samochód? Jakie jest doświadczenie z takim autem? Warto kupić taki samochód za takie pieniądze, z takim silnikiem? Jak z eksploatacją, zawaryjnością? Jakie koszty utrzymania? Możemy sobie tutaj podyskutować. A my widzimy się niebawem po kolejnych oględzinach, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie cześć.